Witam Państwa, bardzo serdecznie witam na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa. Bardzo serdecznie witam mieszkańców, wszystkie osoby, które nas w tym momencie oglądają. Szanowni Państwo, specyficzny przedświąteczny czas, więc może zacznijmy od życzeń. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy. Spokoju, przede wszystkim spokoju również w tym przedwyborczym, gorącym czasie. Szanowni Państwo, w trzech kwestiach chcieliśmy się z Państwem, powiem wirtualnie, spotkać, przedstawić naszych kandydatów, którzy w najbliższych wyborach 7 kwietnia wystartują z ramienia Komitetu Wyborczego Wspólnota Samorządowa. Chcieliśmy zaprezentować naszego kandydata na prezydenta, pana Dezydeusza Szwagrzaka, zapoznać Państwa z naszym programem wyborczym, jak również poruszyć kwestię, która jest, można powiedzieć, w tej chwili bieżąca, bo tak na dobrą sprawę wczoraj o godzinie 9 Sąd Okręgowy wydał wyrok w sprawie pomiędzy naszym kandydatem i naszym komitetem wyborczym, a panem prezydentem Mieczysławem Kiecą, który w trybie wyborczym nas pozwał. Razem ze mną są Dezydeusz Szwagrzak, kandydat na prezydenta, lider, można powiedzieć, wspólnoty samorządowej w Wodzisławiu Śląskim, Magdalena Gamża, liderka listy w okręgu numer 4, Maja Lorenz, twarz, można powiedzieć, tutaj naszej listy do powiatu między innymi, Adam Króliczek, jeden obecny radny, lider listy, jeżeli chodzi o okręg Radlin II, i Jakub Elsner, lider listy z okręgu Zawada. Także to jeżeli chodzi o ten nasz skład osobowy. Szanowni Państwo, startujemy w 4 okręgach. Oczywiście wystawiliśmy listy w wszystkich 4 okręgach. Jeżeli chodzi o nazwiska naszych kandydatów, to w okręgu pierwszym wystartują, tak powiem kolokwialnie, Jakub Elsner, pan Ireneusz Heliosz, Stefania Klimek, pani Blandyna Konieczny, Krzysztof Sosna, Barbara Wyrobek i Adam Króliczek. Jeżeli chodzi o okręg drugi, w okręgu drugim Stare Miasto Wilchwy mam przyjemność wystartować ja, Mariusz Blazy, pan Roman Józek, Marta Kufieta, Justyna Kucharska, Barbara Ciepły, Wojciech Żurek i Ilona Tlołka. Okręg trzeci, okręg Stare Miasto. W tym okręgu wystartuje pan Dezydeusz Szwagrzak, Michał Domagała, Agnieszka Gardian, Agata Kokoszka, Katarzyna Mordrzyk, Klaudia Stępień i Michał Szędzielosz. Jeżeli chodzi o okręg czwarty, największy okręg 30-lecia Piastów Dąbrówki, Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka, to jest wspomniana Magdalena Gamża, Antoni Mężyk, Danuta Brzezinka, Joanna Górska, Zuzanna Górecka, Zuzanna Piasecka, Adrian Zieliński i Konrad Ziętara. To jeżeli chodzi o naszych kandydatów do Rady Miasta. Oddam głos naszemu kandydatowi na prezydenta. Dzień dobry Państwu. Tak jak już tutaj powiedział mój przedmówca, chcieliśmy się z Państwem spotkać, aby omówić nasz program wyborczy oraz ostatnie wydarzenia, które miały miejsce. Mianowicie tutaj pozew, jaki złożył obecny prezydent i kandydat również na prezydenta, pan Mieczysław Kieca. Jeżeli chodzi o nasz program wyborczy, to jest on podzielony na, można powiedzieć, 3 takie działy. Lepsze życie, lepsze miasto, lepszy sport i kultura. Jeżeli chodzi o lepsze życie, no to tutaj chcemy, aby Wodzisław był miastem zarówno i dla młodzieży, i dla seniora, i taką przestrzeń chcemy tworzyć jako miasto, ale również też pomagać już obecnie działającym organizacjom w tej przestrzeni, żeby tą przestrzeń tworzyć. Tak? W związku z powyższym tutaj chcemy zrobić taki program jak Wodzisławski Senior. Na dzień dzisiejszy pilotażowo wystartuje na Wilfach. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach i myślę, że program, który przedstawiliśmy na tym spotkaniu, osobom tam obecnym się podobał
i uważamy, myślę, że nawet można powiedzieć, że jesteśmy przekonani, że biorąc pod uwagę, jakie mamy aktywne organizacje w różnych dzielnicach, co nie w każdej dzielnicy, to ten program znajdzie się z akceptacją i myślę, z powodzeniem może w naszym mieście funkcjonować. Jeżeli chodzi o miasto dla młodych, szanowni Państwo, dopłaty do żłobków, czy też nowe żłobki, bo tego na pewno u nas w mieście brakuje, z tym się tutaj spotykamy, że mieszkańcy do nas w tych tematach się zgłaszali. Kwestie tutaj mieszkalnictwa, czyli również mieszkania dla młodych, czy też działki dla młodych, mamy również taki pomysł. Mamy w mieście tereny, które możemy wziąć i przeznaczyć, przygotować pod właśnie takie inwestycje. I również to jest jeden z naszych elementów programu, bo chcemy, żeby młodzi tutaj, ci, którzy już tutaj mieszkają, którzy się trudzili, żeby tutaj zostali, ale również chcemy do naszego miasta przyciągnąć młodych z gmin ościennych. Mamy dużo terenów, uważamy, że możemy to zrobić i na pewno będziemy ten pomysł chcieli rewitalizować. Kwestia ożywienia starówki, jeden notabene element tutaj pozwu pana prezydenta. No, z całym szacunkiem, ale pan prezydent na rozprawie wtorkowej stwierdził, że nasza starówka wrocławska jest ożywiona. Razem z panią wiceprezydent występuje dzisiaj o kopię protokołu, żeby też te mieszkańcy mogli również się z tym zapoznać. No, my uważamy inaczej, że nasza wrocławska starówka jednak nie jest ożywiona i chcielibyśmy to zmienić. Chcielibyśmy, żeby jednak zarówno była i dla przygotowana i dla rodzin, i dla tych młodych, którzy też jednak chcą gdzieś ze znajomymi się spotkać, porozmawiać, pobawić, żeby to nie było tak, że muszą na dzień dzisiejszy wyjeżdżać z Wodzisławia, na przykład jechać na Rybnik, bo u nas w Wodzisławiu po 12 to już ciężko gdzieś na tej naszej wodzisławskiej starówce się spotkać ze znajomymi, ale również też starówka miejscem dla rodzin, tak? Czyli więcej jakichś imprez, tak żeby tą starówkę ożywić, żeby to było miejsce, które po prostu żyje. To jest również jeden z naszych elementów naszego programu. Również jeżeli chodzi o kwestie programów dla mieszkańców, którzy tutaj w mieście mieszkają. Na dzień dzisiejszy już funkcjonuje kwestia zmiany z podatku do nowo wybudowanych mieszkań, ale chcielibyśmy dalej też tutaj kontynuować program. Ja jestem autorem tego programu, czyli Moja Deszczówka. Również program dofinansowania do przydomowych oczyszczalni, jeżeli miasto nie umie podpiąć jakichś domów do naszego tutaj, do naszej oczyszczalni, którą mamy, Karkoszka, po to, żeby dbać o to nasze lokalne środowisko. Również będziemy kłaść duży nacisk na pozyskiwanie środków na programy dające mieszkańcom więcej innymi możliwość skorzystania z dofinansowania na przykład do fotowoltaiki, po to, żeby jak najbardziej te nasze domy, które są na naszym terenie, były jak najbardziej ekologiczne i sprawiały, że w naszym mieście będzie to powietrze lepsze, będzie żyło się po prostu lepiej, zdrowiej. Nie możemy przejść obojętnie obok miejsc parkingowych. Temat, pamiętam, poruszany już przez radnego, którego dzisiaj nie ma, swego czasu Roman Józek poruszał temat właśnie parkingu wielopoziomowego. To była kadencja 2014-2018. Wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, to słyszeliśmy, że to nie do końca chyba się opłaca. Z całym szacunkiem, ale nie uciekniemy od tego. Auto przybywa. Kiedyś jeden samochód był na jeden blok. Dzisiaj trzy często są na jedną rodzinę. Więc na pewno budowa tutaj parkingu wielopoziomowego, ale oczywiście z poszanowaniem tutaj tej naszej miejskiej zieleni, tak żeby, czy też rodzinnego parku rozrywki, tak żeby tutaj była zachowana odpowiednia harmonia. Więc to, jeżeli chodzi o kwestię lepszego życia z naszego programu, jeżeli chodzi o lepsze miasto, nie unikniemy tutaj kwestii naszego funkcjonowania, dobrego funkcjonowania w mieście bez drogi głównej południowej. To już dawno powinien być priorytet dla obecnych władz. Na dzień dzisiejszy już to mieszkańcy coraz bardziej zaczynają dostrzegać, a na pewno dostrzeżą jeszcze bardziej, jak tutaj pełną parą ruszą ekoop. Na dzień dzisiejszy fabryka powstała, funkcjonuje, ale nie funkcjonuje jeszcze na 100%, a już mieszkańcy Kokoszyc widzą, co się dzieje. Kilkaset samochodów, tirów ma dojeżdżać do tej fabryki. Tam oprócz tego przecież jeszcze jest Impost, jeszcze jest KNS.
Podobno chce się wybudować jeszcze jedna fabryka, więc skumuluje się w tym obszarze bardzo duży ruch samochodów ciężarowych. Dodatkowo jeszcze dochodzą samochody, które już obwodnicą Jastrzębia się poruszają i chcą jechać na przykład na Racibórz, gdzie też już są drogi przygotowane i nagle wszystkie te samochody wpadną w Wodzisław, gdzie będą musiały te pojazdy przyjechać przez centrum. Szanowni Państwo, korki, no niestety zanieczyszczone powietrze, zniszczone drogi, bo to się z tym wszystkim wiąże. Dlatego to jest jeden z priorytetów, czyli aby w naszym mieście powstała droga główna południowa, bo inaczej wszyscy naprawdę będziemy odczuwać problemy z brakiem tej infrastruktury drogowej. Stały, całoroczny budżet obywatelski. Nie na pokaz, tak jak my uważamy, tak jest moja subiektywna opinia, że tutaj w naszym mieście budżet obywatelski powstał, jeżeli trzeba było pokazać, że gdzieś chcemy, żeby mieszkańcy uczestniczyli w tych działaniach miejskich, w realizacji jakichś planów. Nie, my chcemy, żeby ten budżet był co roku przez całą kadencję, po to, żeby zaangażować mieszkańców miasta danej dzielnicy do właśnie uczestniczenia w tworzeniu tego miasta. Więc to jest kolejny element. Czyste zadbane miasto, czyli uważamy, że na dzień dzisiejszy służby komunalne naszego miasta są nieodpowiednio zaopatrzone w sprzęt, ale również w kadrę. Szanowni Państwo, nie może być tak, że w mieście mamy Wydział Dialogu, Promocji i Kultury, gdzie bodajże swego czasu pracowało kilkanaście osób. Trwały dyskusje, czy to jest 11, czy 13, a kilka lat temu, jak prosiłem o przycięcie żywu płotu na Nowym Mieście, to pani dyrektor ówczesna mi mówiła, że no ona ma tylko półtorej człowieka do przycinania, bo jeden przycina, a drugi jest od grabienia liści i ewentualnie też od przycinania z drugiej strony. Więc uważamy, że to trzeba zmienić. Mamy dużo zieleni w mieście, ale niestety ona jest zaniedbana. Spotykają się ze słowami pracowników, że jak jadą przez Nowe Miasto, to tam, gdzie trawa sięga półtorej metra, to wiedzą, że to są ich tereny. Szanowni Państwo, no też się uśmiechnąłem wtedy, bo to tak fajnie było przedstawione, ale uważamy, że oczywiście można zrobić łąki kwietne, bo to ładnie wygląda, ale to jest teren zagospodarowany, a nie dziko rosnący. Ale tam, gdzie jest trawa, powinna być przycinana, tam, gdzie są żywopłoty, również tak samo drzewa, bo drzewo, jeżeli jest zaniedbane, no to niestety niszczeje, tak? Ostatnio też mieliśmy przykład, chociażby co się stało na cmentarzu, gdzie drzewo, ogromne drzewo, może chociażby przez to, że nie było odpowiednio przycinane, no niestety się przewróciło i zniszczyło tyle pomników. Większa autonomia dzielnic. To jest jeden z punktów również dla nas bardzo ważny, ale tutaj my go staramy się realizować na dzień dzisiejszy już od początku tej kadencji i myślę, że dzielnice to wiedzą i dostrzegają. Czyli uważamy, że mamy w mieście dzielnice, powinny one funkcjonować. Aby funkcjonowały, dwie sprawy, czyli większa autonomia, większe zadania, jeżeli dana dzielnica chce coś zrealizować, to nie wtrącanie się do tego, bo co radny z Wilf ma decydować o tym, co się ma dziać w Zawadzie i na odwrót, co radny Zawady ma decydować, co ma dziać się na Wilfach, czy jeszcze w innej dzielnicy. Nie. Każda dzielnica ma daną swoją społeczność. Jedni chcą fontannę, inni chcą jakieś ozdoby świąteczne. Chcemy, żeby tutaj była większa autonomia i żeby miasto nie wtrącało się w to, co dana dzielnica chce na przykład sobie zakupić. No, ale żeby coś zakupić czy zrealizować, no to również kwestia środków. Szanowni Państwo, no, do tej kadencji, która była 1 000 000 zł, w tej kadencji na dzień dzisiejszy 4,5, w tamtym roku, jeżeli dobrze pamiętam, również 4,5, no niestety pan prezydent wstrzymał wtedy te 4,5 miliona i dał tylko 1 000 000 zł, ale my chcemy, żeby to był również stały element budżetu, czyli żeby te środki były co najmniej na poziomie 4,5 miliona złotych i notabene, żeby były waloryzowane co roku tak, jak to powinno wyglądać, no bo 1 000 000 zł czy 4,5 miliona dzisiaj to jest to samo, co 4,5 miliona za 5 lat. Myślę, że to do każdej osoby jest oczywiste. Również środki w ramach tych środków na Radę Dzielnic na tak zwaną kulturę, czyli to, co również robiliśmy dzisiaj. Ale żeby to było stale, bo pan prezydent te środki w tamtym roku no, nie pozwolił ich uruchomić. Uważamy, że dzielnice bardzo dobrze wywiązały się z realizacji wszystkich tych zadań kulturalnych. Mieliśmy bardzo fajne inicjatywy, zrobione z niewielkim udziałem środków, ale z jakim efektem, jeżeli chodzi o mieszkańców, gdzie uważamy, że więcej mieszkańców przyszło na te imprezy dzielnicowe,
niż na tych, które przez miasto były organizowane. I tu między innymi radny Jakub Elsner się wykazał bardzo dobrą inicjatywą, jeżeli chodzi o dzielnice i takie rzeczy. Również tutaj radny Mariusz Blazy, gdzie na Wilfach i biesiada wilkwiańska i odpalenie wilkwiańskiej choinki. No, nie wspomnę o radnym i wiceprzewodniczącym Rady Adamie Króliczku, który również z Radą Dzielnicy przecież organizował festyn charytatywny, między innymi, bo tam było więcej tych imprez. Również chyba, jeżeli pamiętam, to też kwestie związane z odpaleniem choinki na przykład, no i spotkania, tak, mieszkańców przy tej choince. Ale jeżeli chodzi o kwestię tego festynu, no to jeżeli dobrze kojarzę, chyba w tym roku, jak nie dobrze wybrać, ponad 50 tysięcy zebrane na dziecko z niepełnosprawnością w dzielnicy. Raz, mieszkańcy mogli się pobawić, dwa, zaangażowali się w zbiórkę, no i trzy, ktoś skorzystał, tak? Więc ja uważam, że proszę zobaczyć, jak to bardzo dobrze funkcjonuje. Nie może być tak, że wszystko jest skupiane w rękach tutaj jednej władzy i ktoś musi się prosić, czy dany festyn się odbędzie, czy się nie odbędzie. Dlatego też stąd większa autonomia dzielnic, większe środki na dzielnice, bo uważamy, że nasze dzielnice poważnie podchodzą do tematu i z tych obowiązków na nich nałożonych się wywiązują. Co więcej, chcą realizować więcej, a miasto ich ogranicza. Tutaj możemy podać mnóstwo przykładów, gdzie dzielnice wypisywały karty zadań, a niestety ze strony urzędu nie było zgody na realizację. Tak też było w innych dzielnicach, bo jeżeli chodzi o imprezy oczywiście, przecież na Jedwabniku były organizowane, na Nowym Mieście były festyny, więc tak jak mówię, naprawdę uważamy, że tak to powinno wyglądać i w tym kierunku będziemy chcieli dalej iść. Ścieżki rowerowe łączące wszystkie dzielnice z rodzinnym parkiem rozrywki. Też temat, który przewijał się w tym roku. Jeżeli ktoś śledził sesję, to wiemy, że tutaj była taka inicjatywa połączenia przez radnych na przykład Jedwabnika z rodzinnym parkiem rozrywki. Chcieliśmy tutaj głównie też jedna radna Lidia Ptak wnioskowała o to, aby miasto wykupiło działkę i była możliwość połączenia tej dzielnicy z rodzinnym parkiem rozrywki. No niestety nie było zgody miasta. Uważamy, że bardzo ważna inicjatywa, skoro mamy taki drogi rodzinny park rozrywki, bo kosztował przecież chyba ponad 30 milionów, tak? No to czemu nie dać możliwość, żeby każdy mieszkaniec był z tym parkiem połączony, każda dzielnica, i będziemy dążyć, żeby tak było. Jeżeli chodzi o Jedwabnik, no to sprawa jest w miarę prosta na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o inne dzielnice, chcemy zrobić ścieżki rowerowe, aby można było do tego parku bezpiecznie dojechać, żeby nie było tak, że małe dzieci gdzieś tam, bo wiemy, że tak to wygląda na rowerkach, gdzieś po jakimś chodniku jeszcze krzywym, po Pszowskiej czy po innych ulicach jadą. No i jest to niestety niebezpieczne. Wiemy, że rodzice się takimi sytuacjami przejmują i martwią. Większe ukierunkowanie na osoby z niepełnosprawnością. Uważamy, że miasto tutaj w tym temacie mogłoby się popisać większą inicjatywą, bynajmniej takie ma możliwości. Na dzień dzisiejszy możemy zobaczyć, jak to bardzo fajnie funkcjonuje w powiecie. Ja też jestem dyrektorem jednostki, która również taki zakład prowadzi. No, w mieście nawet są jednostki, które płacą na dzień dzisiejszy tak zwane wpłaty na PFRON za niezatrudnianie odpowiedniego procenta osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy to zmienić, żeby miasto i również przestrzeń w mieście była bardziej przyjazna dla osób z niepełnosprawnością. Na pewno w tym temacie również będziemy działać. No i skoro dzisiaj jesteśmy również w takich czasach, że mają zostać odblokowane środki europejskie, fundusze europejskie, no to Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich dla nas, chcemy, żeby to był kluczowy wydział po to, aby jak najwięcej tych środków można było pozyskać, żeby jak najwięcej dobrych inwestycji dla miasta zrobić przy udziale środków zewnętrznych, bo jak Państwo wiecie, budżet miasta na dzień dzisiejszy jest w stanie fatalnym. To się zmienia oczywiście. Jeszcze miesiąc temu, z początkiem roku, brak 26 milionów złotych, 7 milionów złotych w budżecie, tak? 7 milionów złotych na same wynagrodzenia dla urzędników, plus około 19 milionów złotych na brak na wynagrodzenia nauczycieli. Więc jeżeli tu jest około 7, tutaj około 19, to około 26 milionów złotych. Taka informacja nam była przekazana. To są potężne pieniądze, więc pytanie, co dalej? Dlatego chcemy jak najwięcej, żeby tych środków było pozyskanych
zewnętrznie. No i ostatni temat, który na pewno nas bardzo mocno interesuje. Lepszy sport i kultura, czyli gramy fair play. To, czego uważamy, że na dzień dzisiejszy ciężko szukać w mieście. Myślę, że te zamieszania, które widzimy wokół klubów sportowych, pozwy klubów przeciwko miastu, czy też prezydentowi, nie wiem, jak to w tym momencie odbierać, no nie są nikomu potrzebne. Uważamy, że można to rozwiązać w warunkach tutaj partnerskich, pokojowych. Chcielibyśmy, żeby kluby jasno wiedziały, jakie środki w budżecie planujemy na dany rok. Tak jak każdy z nas, żeby wie, jaki ma budżet na dany rok w domu, tak samo chcemy to wprowadzić w życie. Określenie, czy też dżentelmeńska umowa, której teraz nie ma, że co roku w budżecie na przykład będzie 1% budżetu, 0,5% na sport, kwestia dogadania, ale żeby kluby wiedziały jasno i w ramach tych środków potem, w ramach tej kwoty sprawiedliwie i transparentnie rozdzielać je do klubów sportowych, które działają na naszym terenie. Czemu gramy fair play? Jeżeli jest sytuacja taka jak teraz, że Odra Wodzisław wywiązała się ze wszystkich tutaj warunków, które były przed nią postawione, to nie można teraz takiego klubu zostawić na lodzie i nagle, że tak powiem, pozostawić go bez dofinansowania. Mówię tu o tym, że na przykład no, nie wystartowali ośrodki w ramach tego dużego sportu, ale również nie został ogłoszony przetarg na sport, tak? Czyli zostali bez jakiegoś wsparcia finansowego. Bo ktoś może powiedzieć, że przecież no, miasto nie musi utrzymać klubów. Oczywiście, że nie musi, ale myślę, że tutaj była jasna umowa. Osobiście uważam, że Odra Wodzisław może miasto promować. No, wiadomo na dzień dzisiejszy, na jakim poziomie gra, ale to jest wszystko, myślę, też kwestia tego, no, po pierwsze już marki, którą ma firma, a tego, co uda im się dalej osiągnąć. Ale żeby te wyniki miały być dobre, no to na pewno nie wolno im przeszkadzać. A na dzień dzisiejszy widzimy, że zamiast walczyć na boisku, to niestety muszą walczyć tutaj w mieście. Chcielibyśmy to zmienić. To, o czym już również rozmawialiśmy, więc nic nowego i żadna kiełbasa wyborcza, budowa hali widowiskowo-sportowej. Coś, co jest też naszym priorytetem. No, na dzień dzisiejszy, jeżeli ktoś chce organizować jakąś imprezę, to na przykład jedzie do Lubomii czy Syryni, gdzie tam są dwie, tak? Jedna w Lubomii, druga w Syryni. Miasto Wodzisław Śląski, duże miasto, największe w naszym powiecie, a nie ma żadnej pełnowymiarowej takiej hali widowiskowo-sportowej. Więc to na pewno chcemy zrobić. Po co? Po to, żeby również mogły być tutaj w mieście robione różnego rodzaju eventy, tak? Bo można różne rzeczy organizować. Ostatnio na przykład na dworcu się odbył się tutaj również event dla dzieci, odnośnie gry klocków. Tam nie szło wejść. Tam to, jak to wyglądało, to po prostu rodzice sami byli tym zmęczeni. Ostatnio gdzieś była wystawa kwiatów na Wirchfach. No, tam również nie można było wejść, bo to są za małe obiekty, tak? Jeżeli chcemy coś robić, chcemy robić różnego rodzaju wydarzenia sportowe, jakieś rozgrywki, czy na przykład jakieś te imprezy taneczne, czy jakieś gale taneczne, to do tego trzeba mieć odpowiedni obiekt. Dlatego ta hala widowiskowo-sportowa tutaj również musi powstać. Budowa stadionu miejskiego wraz z zapleczem treningowym również, ale tutaj tylko i wyłącznie, to trzeba też powiedzieć, będziemy szukać, czy też trzeba na to znaleźć wsparcia finansowego zewnętrznego. No bo żeby nie zostawić słów bez pokrycia, na dzień dzisiejszy, jeżeli dobrze pamiętam, to ponad 100 milionów złotych, tak? Szacowane koszty inwestycji, więc miasto no, trudno miałoby sobie poradzić, biorąc pod uwagę, że na same wynagrodzenia brakuje 30 milionów, żeby sobie z tym poradziło. Ale również jest to jeden z elementów. No, mamy stadion, trzeba wziąć i doprowadzić, żeby on był tutaj użyteczny i już na miarę XXI wieku. Promowanie zdrowego trybu życia, czyli wszystkie te imprezy, które są rekreacyjno-sportowe. Nieduży koszt, wystarczy odpowiednio się zaangażować w różnego rodzaju takie przedsięwzięcia i to naprawdę jesteśmy w stanie zrealizować bardzo szybko, a myślę, że tutaj jest bardzo fajnym efektem dla mieszkańców i dla różnych grup społecznych i wiekowych, tak? bo tutaj akurat jest to bardzo proste. No i kultura przez duże Q, czyli nagrody, stypendia oraz nowy program finansowania, między innymi dla zespołów zrzeszonych w amatorskim ruchu artystycznym. I to jest właśnie ostatni z tych elementów tego punktu Lepszy Sport
i kultura. To jest nasz program, to jest nasz pomysł na miasto, na najbliższą kadencję. Oczywiście wcale nie mówimy, że w tym się chcemy zamknąć, ponieważ również tutaj do tego, co Państwo widzicie i też można mówić lepsza kultura, lepszy sport, zdrowsze życie. Oczywiście no, na pewno też element, którego nam brakuje w mieście i ktoś chce Państwu powiedzieć, to na pewno chcemy tutaj, żeby była tężnia. Widzimy, jak jest to rozwiązane w Radinie. Spotyka się to z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Mamy duży rodzinny park rozrywki, gdzie można taką tężnię z prawdziwego zdarzenia lokować, ale również już tego typu rzeczy chcieliśmy zrobić w poprzednich latach, w tej kadencji. Nawet z radnym, wiceprzewodniczącym Rady Adamem Kuliczkiem rozmawiali, bo są też tężnie takie mniejsze, które można również wziąć, jeżeli jest takie tutaj mini jakieś miejsce rekreacyjne w Danielnicy, też można coś takiego zrobić. Więc mamy fajny pomysł na mieszkańców, żeby ta przestrzeń publiczna była bardziej przyjazna mieszkańcowi i na pewno w tym kierunku będziemy chcieli, czyli również na przykład, jak mówię, te tężnie, jedna porządna, na przykład godziny barku rozrywki, a oprócz tego również takie mniejsze projekty, już żeśmy też nad projektami już też pracowaliśmy, które można w każdej dzielnicy na przykład ulokować, jeżeli taka będzie oczywiście wola dzielnicy, tak? Trudno na przykład budować ją na przykład zaraz przy dużej tężni, która będzie w rodzinnym parku, ale na przykład Wilchwy, Zawada czy już są dużo bardziej oddalone, więc też mamy mniej więcej taki pomysł. Nasz program na pewno będzie ewaluował, bo chcemy też przez całą kadencję rozmawiać z mieszkańcami i tutaj też uczestniczyć w tym, czego oni oczekują, ale też między innymi dlatego też ten budżet obywatelski, który też też w jakiejś tam formie będzie realizacją programu w tej formie, której my tu nie ujęliśmy, tak? Bo jeżeli mieszkańcy będą oczekiwali jakichś innych inwestycji, no to będą one mogły być również zrealizowane chociażby przez budżet obywatelski albo przez środki Rady Dzielnic, które też będą niemałe właśnie dla każdej dzielnicy. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim nie tyle liczę, co jestem głęboko o tym przekonany, że Dezydeusz Szwagrzak wygra wybory prezydenckie i wokół swojej osoby zgromadzi całą Radę Miejską. Od 5 lat wokół swojej osoby gromadzi większość w Radzie Miejskiej, większość w Radzie Miejskiej, która na dzień dzisiejszy składa się, i zresztą tak było od samego początku, z 5 środowisk, 5 różnych komitetów wyborczych. Dlatego, tak jak pan przewodniczący powiedział, nasz program będzie ewaluował z tego względu, że my będziemy po pierwsze słuchali mieszkańców, ale również słuchali nowych radnych, którzy przecież będą przedstawicielami różnych grup społecznych, będą przedstawicielami dzielnic, będą przedstawicielami mieszkańców. Ten program będzie ewaluował też między innymi dlatego, że tak jak było powiedziane, będziemy wprowadzali budżet obywatelski, więc różnego rodzaju inicjatywy, o których my tutaj mówimy, chociażby tężnie, czy różnego rodzaju rzeczy, to niejednokrotnie może być inicjatywa właśnie lokalnych środowisk, więc na pewno będziemy słuchać. Nie będziemy prowadzić w tej chwili żadnej walki, rywalizacji na koncepcję, bo to traktujemy mieszkańców poważnie, nie będziemy mamić żadnymi wizualizacjami, z których później się będziemy wycofywać. Przedstawiamy realne rzeczy, które w naszej ocenie są do zrealizowania, do zainicjowania i do wprowadzenia w życie. Zależy nam na transparentności, zależy nam na tym, żeby mieszkańcy mieli poczucie tego, że to, z czym się zwracają do nowych władz, jest traktowane poważnie i będzie realizowane. Nie może być tak, że na dzień dzisiejszy, jak rozmawiamy z różnymi grupami społecznymi, mieszkańcami, przedstawicielami klubów sportowych, stowarzyszeń, kultury, że jest przeświadczenie, że albo jest się, powiem kolokwialnie, w łasce, albo w niełasce. Transparentność, jasne finansowanie, tak aby różnego rodzaju organizacje mogły planować długofalowo swoje budżety, swoją działalność. I nie może być tak, że na dzień dzisiejszy, bez względu na to, czy dotyczy to klubów i organizacji sportowych, czy kulturalnych, niejednokrotnie
małe dzieci, czy też starsza młodzież, aby promować miasto, musi ogłaszać się na zbiórka.pl, aby móc reprezentować miasto. Dlatego tak nie będzie. Na pewno w tym zakresie są potrzebne zmiany i my te zmiany chcemy wprowadzić. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze, widzę, że radny Kuliczek, bardzo proszę. Tak, dziękuję. W ramach większej autonomii rad dzielnic i dzielnic i różnorodności, no to chciałbym powiedzieć, że pochodzę z dzielnicy Radlin 2. Dzielnica piękna, o dużych możliwościach rozwojowych, co zresztą czas i życie pokazuje, że w naszej dzielnicy przybywa budynków mieszkalnych, małych firm i zwiększa się ilość mieszkańców. Mamy też jakieś problemy w naszej dzielnicy, więc wiemy, że żeby ten rozwój się dobrze był dobry, no trzeba zainwestować w dobry system drogowy, który już jest, ale trzeba poprawić tak, żeby były dojazdy do większej ilości budynków. Mamy też tą dzielnicę tak usytuowaną, tak położoną prawie jak w górach. Natomiast jest rzeka, która już jest czysta po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, natomiast też ta nasza rzeka powoduje nam różne psikusy, co niejednokrotnie widzieliśmy, jak potrafi wylewać, i tutaj są podejmowane przez nas działania na tej rzece, które będą powodowały zabezpieczenie przed powodziami przez budowę suchych polderów i właściwą regulację tej rzeki. Są w trakcie pozyskiwania środki na około 22 miliony złotych, co wydaje się już to realne, i to musimy doprowadzić do tego, żeby pobudować te zabezpieczenia. Myślę, że to właśnie w przyszłej kadencji. Mamy też mniejsze problemy, ale bardzo istotne, jak to, że brakuje nam bankomatów i poczty, placówki pocztowej z prawdziwego zdarzenia, żeby mogła ona funkcjonować w dobrym i dogodnym miejscu na wysokim poziomie. Myślę, że to wtedy w dzielnicy będzie dobrze postrzegane, będzie to, te sprawy będą, że nie trzeba będzie jeździć na przykład osobom starszym do centrum miasta, żeby załatwić te potrzeby, o których teraz mówiłem. Dziękuję. W takim razie może przejdźmy do trzeciego punktu, w zasadzie bieżącej, no może już nie, no to tak, no bieżącej nazwijmy rzecz po imieniu, to jest sprawa z dnia wczorajszego, mianowicie pozew przeciwko naszemu komitetowi i osobie Dezdeusza Szwagrzaka, więc oddam głos przewodniczącemu, osobie najbardziej zorientowanej w tej sprawie. Szanowni Państwo, no, nie ukrywam, że sam pozew mnie nie zdziwił, ponieważ wiemy, że to nie pierwszy tego typu pozew skierowany przez Pana Prezydenta. Jeżeli dobrze pamiętam, to również w poprzednich wyborach takie pozwy też Pan Prezydent kierował. No, dziwię się jedynie co do formy tego pozwu, bo osobiście ja mam takie osobiste wrażenie, że Pan Prezydent po prostu takim pozwem chciał moją osobę zastraszyć i ewentualnie sprawić, żebyśmy pewnych istotnych rzeczy czy faktów po prostu nie komentowali. Tu w tym miejscu chciałem podziękować różnym osobom, które w ogóle o tym pozwie mnie poinformowały, ponieważ no, sytuacja była kuriozalna. Nie chcę tutaj komentować intencji Pana Prezydenta. Oczywiście na sali sądowej je skomentowałem. Tak jak powiedziałem, występuję o kopię protokołu, więc myślę, że też będziemy się mogli tym posługiwać. Bynajmniej no, razem z Panem Prezydentem byłem na konferencji senioralnej w Pałacu Dietrichsteinów. W czym pewnym momencie Pan Prezydent opuścił salę. Nie było go. No, dalej razem z radnym Mariuszem Blasem
słuchaliśmy wystąpień poszczególnych osób, po czym nagle dowiedziałem się w sumie od osób startujących też w wyborach na prezydenta od kontrkandydatów, może od osób związanych z kontrkandydatami, może tak, czyli z innych komitetów, że pan prezydent wytoczył mi i komitetowi wyborczemu wspólnota samorządowa proces w trybie wyborczym. Byłem bardzo zdziwiony, bo nic nie wiedziałem, przecież z panem prezydentem byliśmy na jednej sali, mógł chociaż przyjść powiedzieć, żeby się człowiek czy też komitet odpowiednio przygotował. Pierwszy raz byłem w takiej sytuacji, w związku z powyższym zaczęło dzwonić, tak jak zadzwoniłem do sądu rejonowego w Rybniku z pytaniem, czy takowy pozew został wytoczony, nie wiedząc w ogóle, do którego sądu powinien dzwonić. Przekierowali mnie do sądu okręgowego w Rybniku. No, w Rybniku się okazało, że faktycznie po ustaleniu, że faktycznie taki pozew jest. Była już godzina, około godziny 14, że podobno dostałem maila w tej sprawie. Sprawdziliśmy, mail został odebrany chyba bodajże 14:20, a o 15:00 była rozprawa. Nie wiedząc nawet, czego dokładnie dotyczy, bynajmniej nie mogłem się spodziewać, że pewnie jakiegoś mojego wystąpienia. Stąd też poprosiłem tej obecnego radnego Mariusza Brazego, aby pojechał ze mną, wiedząc, że pewnie będzie potrzebny jakiś świadek. Poprosiłem jeszcze obecną radną Grażynę Pietyra, czy by ewentualnie ze mną pojechała, więc można powiedzieć, że tak akurat była na zakupach, więc z miasta ją wzięliśmy. No i również poprosiłem radnego Adama Kuliczka, który aktualnie był w warsztacie, więc jego wyciągnąłem z warsztatu. No i ruszyliśmy do sądu. Mieliśmy 19 minut na dojechanie z delikatnym poślizgiem, ale się udało. No sąd przeprosił, że to tak bez jakiegoś konkretnego powiadomienia, ale jest taki tryb wyborczy. Dostaliśmy 15 minut na zapoznanie się z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym, który złożył wnioskodawca, czyli Mieczysław Kieca. Po czym zaczęła się rozprawa. 5 godzin przesłuchań, pan prezydent przyszedł na rozprawę. To też mnie bardzo dziwiło, bo przed mecenasem Plutą, który świadczy usługi dla Centrum Usług Wspólnych, jest opłacany z naszych środków miejskich i go reprezentował. Wystąpiłem na sesji wczoraj z prośbą, aby pan prezydent przedstawił, czy reprezentował pro bono pan mecenas Pluta prezydenta. Może w ramach jakichś podziękowania za to, że świadczy usługi dla miasta, nie wiem. To było moje pytanie, czekam na odpowiedź. A jeżeli zapłacił za tą usługę, no to żeby przedstawił ile. No i również, jeżeli może, to dał jakąś kopię przelewu też wystawionej faktury. Zobaczymy, czy pan prezydent się rozliczy, czy bynajmniej na odczytaniu wyroku pan mecenas Pluta się już nie pojawił. Był wcześniej. Pan prezydent przyjechał z panią Izabelą Kalinowską, z panem radnym Czyżakiem, z panem radnym Ogrodnikiem i z panem Kulesza, tak, z panem Piotrem Kuleszą, który jest pracownikiem urzędu. No i zaczęło się 5 godzin przesłuchań jednych świadków, drugich świadków. Myślę, że jeszcze do tego tematu na pewno będziemy wracać. Bynajmniej, co mnie chyba zdziwiło najbardziej, tak na gorąco myślę, co mnie zdziwiło najbardziej, no to między innymi to pan prezydent wystosował kilka zarzutów. Ja oczywiście dam państwu i wniosek od pana prezydenta jest tutaj przygotowany i kopia orzeczenia jest również przygotowana, ale między innymi pan prezydent zarzucił mi, że my uważamy, ja uważam, ale myślę, że nie było wszyscy, którzy tam byli z mojej strony jako świadkowie, że nasz wodzisławski rynek no jednak nie funkcjonuje tak, jak powinien. Pan prezydent razem z panią Kalinowską stwierdził, że nasz rynek żyje, funkcjonuje dobrze. Jako argument między innymi tego, że pan prezydent czyni starania, aby wodzisławski rynek funkcjonował dobrze, pan prezydent podał, jeżeli dobrze pamiętam, to, że zostały wymienione kotły na rynku i termomodernizacja kamienic między innymi. Nie ukrywam, że się uśmiechnąłem w tym momencie,
ale każdy widzi funkcjonowanie, ożywienie Starówki może po prostu inaczej. Dziwi mnie, że też przyznała to pani Izabela Kajnowska, że nasz rynek dobrze funkcjonuje, nasza Starówka może tak. No bo jeśli dobrze pamiętam, to chyba z takim hasłem wyborczym pan prezydent kilkanaście lat temu szedł do wyborów przeciwko ówczesnemu prezydentowi Adamowi Krzyżakowi. Nasz wodnisławski rynek trzeba ożywić. My uważamy również to samo. No a druga sprawa również tam poruszona, że pan prezydent, że ja, a myślę, że nie tylko ja, no gdzieś często poruszamy temat, że pan prezydent zaprzepaścił szansę, czy też nie dopilnował tutaj odpowiednio złożonego wniosku i przez to miasto straciło szansę na 30 milionów złotych. Kuriozalne dla mnie było to, że pan prezydent przyjechał z pracownikiem wydziału, który pracownik wziął na siebie, że to on nie dopatrzył tego złożenia wniosku, że to on podpisywał ten wniosek, bo miał pełnomocnictwo od pana prezydenta. Ja również jestem dyrektorem jednostki budżetowej. Zeznałem, że jako dyrektor odpowiadam za wszystko, czy to zrobi pracownik z niepełnosprawnością, który nie pracuje, czy pracownik, który nadzoruje tę pracę, czy też główna księgowa, która również ma pewien zakres obowiązków. Pan prezydent, mam wrażenie, dalej nie poczuwa się do jej odpowiedzialności, ale podobało mi się pytanie Wysokiego Sądu, który się zapytał w tym momencie pana prezydenta, czy pan w ogóle wie, jak ten wniosek się podpisuje. No i pan prezydent powiedział, że nie. Więc z całym szacunkiem, ale jeżeli miasto jest w sytuacji finansowej, jaki jest, a była możliwość pozyskania tych środków, no to uważam, że powinno się dokonać wszelkich starań, żeby wniosek przynajmniej był złożony poprawnie, a potem moglibyśmy ewentualnie narzekać, jeżeli z jakichś przyczyn tego dofinansowania byśmy nie otrzymali. Pytałem osoby, które tam były, czy kojarzą jakieś inną gminę z naszego powiatu, czy z województwa śląskiego, która złożyła niepoprawny wniosek, nikt nie kojarzył. Tak czy inaczej z wyroku sądu, który jest, no, sąd, że tak powiem, odrzucił wniosek pana prezydenta i uznał, że twierdzenia, które były zawarte w wywiadzie, no, są moim osądem i nie są nieprawdziwe. Tak mówię to bardzo pobieżnie, ponieważ no, wyrok sądu jest na, uzasadnienie tego wyroku jest na kilka stron, a oczywiście jak najbardziej tutaj panom redaktorom ten wyrok do zapoznania się przekażę. Jesteśmy otwarci na pytania. Może w kuluarach już później. Dziękuję bardzo.